Siema, cześć. Długo się nagrywałem, a właśnie pakuję się na wyjazd do Słubic. Tutaj mam przygotowane, jak widzicie, gumy, deski i pasy do kolejnego zestawu. Jest minus 17 i widzę, że mi, poczekajcie, troszeczkę paruje kamerka. Więc pakuję się na wyjazd do Słubic, bo jadę zawieźć mojego drugiego już kierowcę na podmiankę z Dominikiem. Rękawiczki dla chłopaków, płyny, weźmiemy pasy. Taki mój składzik na cały bałagan firmowy. Tutaj widzicie stare opony. Te z przodu generalnie nie były z tragedią jakąś, ale z tyłu już słabiutkie. Stara półka ze Skani, narożniki przygotowane. Tutaj są letnie oponki ze Skody, a tutaj będziemy brać pasy. Coś Dominik wspominał, że 4 są do wymiany, więc będziemy wymieniać. Dobra, trzeba to tak poukładać, żeby to nie jeździło po samochodzie. No i dobra. Ale burczy. W ogóle zobaczcie, jaka jest temperatura. Kuźwa, zima. A tak w ogóle to mamy dzisiaj, słuchajcie, niedzielę, 17 stycznia. Jest godzina za 5:10. Za chwilę powiem być Damian, bo mój drugi kierowca ma na imię Damian. No i tak jak już mówiłem, z Damianem jedziemy zmienić Dominika w drodze. Ale jest piękna zima. Mamy poniedziałek, a to oznacza, słuchajcie, że kierowcy są podmienieni. Damian jest już w trasie na rozładunku, więc początek już ma zaliczony. Ja w tym momencie jadę wysłać dokumenty do Adaru i zasuwam do Torunia, słuchajcie, odebrać tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny od nowego ciągnika. Dzisiaj o godzinie 16:00 razem z Arkiem, moim kumplem, wsiadamy w pociąg i w dwójkę jedziemy odebrać samochód pociągiem do Częstochowy. Odbiór jest jutro, więc dzisiaj się przyspimy gdzieś w Częstochowie. Odbieramy ciągnik jutro, lecimy potem do Gniezna, odbieramy naczepkę, no i zjazd do domu i czekamy na wypis licencji i ogień. I wtedy ogień w trasę, bo trzeba zacząć w końcu zarabiać, a nie siedzieć cały czas w domu, prawda? Zresztą już to siedzenie w domu mi bokiem wychodzi, już mnie ciągnie do samochodu. Trzeba popracować. Teraz trzymam mocno kciuki za Damiana, żeby mu te pierwsze trasy poszły w miarę. Wiadomo, że nowa firma, nowe przyzwyczajenia, jakieś nowe obowiązki. I to jest różnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Temperatura nie rozpieszcza. Minus 14, pół rano było minus 18. Ford Focus nie odpalił przy tej temperaturze. Słuchajcie, pokazał się na wyświetlaczu napis "Spróbuj latem". No i już w środę jedzie na wymianę świec żarowych, bo prawdopodobnie świece są do dupy, po prostu do dupy są świece. Trzeba będzie powymieniać, żeby on zapalał. Zastanawiam się, czy na poczcie też jest o kurde, kaszelek, czy na poczcie też obowiązuje obowiązują w sumie godziny dla seniorów, bo jest 10:00, nie? Nie wiem, czy mnie wpuszczą. I się udało, mimo że już jest po godzinie 10:00. Zobaczcie, jak wygląda Skoda po wczorajszej przejażdżce do Słubic. Masakra, co? Trzeba będzie ją dzisiaj umyć na takiej myjni tunelowej, wysuszyć, bo szkoda, żeby ta sól niszczyła lakier. Dobra, pędzimy do Torunia po tablicę. Tablice są, naklejeczka na szybę jest, dowód rejestracyjny jest, można lecieć po odbiór. Czekamy jeszcze tutaj na informację od dealera, który ma mi powiedzieć dokładnie, na którą godzinę jutro możemy się umówić. Ja bym chciał na najwcześniej, jak to się da, czyli na 8:00, aczkolwiek nie wiadomo, czy podołają, bo zakładają dzisiaj trąbki do dachu,
I nie wiadomo, czy po prostu serwis się z tym ogarnie, bo jest to taka robota poza terminami, że tak powiem. No w każdym razie auto jest do odbioru jutro. Na jutro też planuję odebrać naczepę, bo nie wiem, czy wam wspominałem, ale naczepę będziemy odbierać jutro w Gnieźnie. Z tego samego miejsca, z którego mam swój pierwszy cały zestaw oraz z tego samego miejsca, który był w jednym z filmików, jak oglądałem skanie Next Generation, czyli od państwa Smuszkiewiczów. Będzie to naczepa marki Schmitz. Normalna firanka, słuchajcie, w standardzie z 2017 roku. Bez podnoszonego dachu, z podnoszoną osią, która będzie działała tylko stryczka na naczepie. Naczepa ma prawie nówki opony, tarcze, klocki w bardzo dobrym stanie. No wiadomo, Multiloki, XL kod i to wszystko to już jest prawie że standard, więc o tym już w ogóle nie mówię. No i ta naczepa też już czeka na odbiór, jest już zarejestrowana. No mam nadzieję, że się uda wszystko zrobić jutro, tak żeby nie czekać jeszcze do środy. No i co, teraz pędzę do domku, słuchajcie, ogarnąć się, szybciutko wykąpać, spakować i 16.23 z Laskowic będziemy pociągiem do Częstochowy razem z Arkiem już wtedy, więc do zobaczenia na peronie. Mieszkamy z Arkiem. Takie tak. Takie tu. Kuchnia. I łazieneczka. Co to za cień za mną łazi? Częstochowa. Schmitz. Ciemno jest, nie ma co pokazywać. Ledy w dafiku. Trąbki w śniegu. Lecimy do domu. Jako że wczoraj podczas odbioru był taki dzień na wariackich papierach troszeczkę, to wam swój zestaw pokażę dzisiaj na spokojnie, bo za dużo z tego odbioru naczepy nie kręciliśmy, więc oto tak. Przedstawiam wam Dafika Fafik 480. Fajne trąbki na dachu. Światła w ledzie. Opony z przodu balon, tak jak mam w skani. Goodyeara.
dwa zbiorniki paliwa, łącznie 1300 litrów. Oponki z tyłu, no i naczepa. Naczepa to jest Schmidtka, słuchajcie. Oczywiście ma założone nowe plandeki. Naczepa jest używana z 2017 roku. Dołożoną ma, na moje życzenie, ośkę podnoszoną. Tutaj nawet widać świeże komponenty, poduszka i tak dalej, siłowniki. Oponki, no mega dobre, bardzo dobre. Najlepiej widać na środkowej osi, bo tutaj są prawie nówki. Dlaczego Schmidt? No oczywiście, jak już sami widzicie, chodziło o ramę. Cała w ocynku, nie pordzewiała. O, zobaczcie, grubość palucha. Nie pordzewiała. Nie ma takich problemów jak w kromce, że te multiloki wyglądają strasznie. No tutaj przydałaby się jakaś skrzyneczka. Mam nadzieję, że w piątek będę już montował. Dołożony mam opcjonalnie właśnie przez dealera kosz na jedno koło zapasowe, którego też nie ma, też muszę dokupić. Z tyłu standard, lampy standard. Na naczepie widać niestety jeszcze cień po poprzednich naklejkach, ale plan jest taki, żeby tutaj powstał napis Wojtyła Transport z logiem. Są to wszystko oczywiście zobaczycie w następnych filmikach. Tu jest jedna skrzynka, taka oryginalna szmica. Tutaj wspomniany kosz. I tak. Pokażę wam, jak działa podnoszona ośka. Nie wiem czy ona ruszy, bo nie wiem czy jest powietrze, szczerze mówiąc. O, tak to działa. I się podnosi. Nie wiem czy się podniesie cała, czy da radę, ale drgnęła. Trzeba będzie dopompować, dodmuchać, wtedy się podniesie. Dla mnie mega dziwne jest to, jak te drzwi pracują. Są mega lekkie. Zupełnie inaczej niż w kromce. Zresztą nigdy nie jeździłem ze Schmidtką, szczerze powiem. Jakoś tak specjalnie nie są poobijane. No i środek. Od razu się rzuca w oczy, że tych desek jest mało. Będą musiały być dokupione. Tak samo jak ucho jest urwane. Takie właśnie uszko tutaj jest urwane, zarówno tu, jak i z przodu naczepy. To trzeba mnie założyć. Podłoga jest zupełnie inaczej zrobiona niż w kronie. O, tutaj deska jest pęknięta. Tutaj również, jak widzicie, urwane ucho. Mimo że są takie ograniczniki, widzicie tutaj, paltowe. Taki rancik. To i tak był gigant, który to urwał. Tak, jak widzicie, przeplatany. Działa, pracuje, sprawdzane było. Filany nowe, pracują elegancko. Tak się prezentuje w środku. Proszę, coś tam się uniosło i bez pompowania. No i zobaczymy dafika w środku. Nie jest może jakoś specjalnie czysto, bo wczoraj tutaj żeśmy jeszcze jedli w nimi w ogóle po drodze. Zresztą widzicie jeszcze paczka po ciastkach. No i tak, tutaj mamy wyprowadzone kabel pod EasyTripa do czytnika. Fotel jest luksury, najbardziej komfortowy w DAF-ie. Oczywiście standardowo ta fajna leżanka, tachograf CB Radio Prezydenta, radio Pioneer 2 DIN z 6 głośnikami, a reszta taka standardowa, słuchajcie, jak wszystkie DAFy. O, jest tiridin. Zaklejony jest czujnik z przodu od śniegu i wyrzuca dwie usterki, więc tiridin, tiridin, tiridin działa i w tym DAFie.
Oczywiście są nightlocki, tego nie mogło zabraknąć. Co jeszcze? 6 głośników w zestawie. Tutaj gadżet startowy od DAFA, trójkąty, kable, przewód do pompowania powietrza, jakieś latarki, papier do tachografu, żarówki. Jak widzicie, jeszcze nie pościągałem folii żadnych, ani tutaj z tego schodka, ani stąd, wszystko jest jeszcze świeże. Większość z Was zna DAF, ale ci, którzy nie znają, to Wam pokażę, co on posiada tutaj takich właśnie, czego innym autom brak. Przede wszystkim jest mega pakowny. Tutaj jest duży schowek. Może włączę światło. Nie, jest wyłączone tutaj wyłącznikiem. Tak, jest. Tutaj jest duży schowek. Tutaj jest lodówka, też dużo większa niż w Scanii. Kilkukrotnie bym nawet powiedział. Tutaj taka szufladka. Tutaj jest miejsce, żeby coś położyć, więc naprawdę jest mega taki pakowny. Tutaj jest dojście do schowka, którego można używać również z zewnątrz. Kieszenie tutaj ma u góry nad głośnikiem. Jedne, drugie i podobnie. Analogicznie z drugiej strony. Schowki też dość pakowne, duże. Tutaj taka szufladka. No i grucha, którą jeszcze trzeba gdzieś zamontować. Raczej prawdopodobnie będę gdzieś tutaj. Tak sobie to wymyśliłem. Halogeny włączane osobno. Trąbki, które dają czadu. No i tak wygląda mój DAFik. Przebieg na chwilę obecną 523 km. Zróbmy radio. Powiem Wam, że całkiem fajnie, spoko gra. Tu stoi skodzianka. Ogólnie nie stoję koło tam, gdzie Scania zazwyczaj stoi. Stoję koło remizy strażackiej, ponieważ po prostu tyle śniegu wczoraj nawaliło, naebało tyle śniegu, że nie szło nigdzie wjechać i to było jedyne miejsce, gdzie się wgrzebałem, że tak powiem. No a teraz postaram się go przestawić. Mam nadzieję, że się uda. O, Ośka się podniosła wyżej. Chodzi znacznie ciszej od Scanii. Tutaj jest również schoweczek. Są jakieś szwargały. No i przód. LEDy. Fajnie świecą. Z ciekawostek, na szybie z przodu macie już dwie kamery, nie wiem, czy to widać. Jedna jest do tego, żeby inspekcja mogła sobie bez kabla na odległość, jadąc przede mną, wczytać mój tachograf. Taka nowość. Nie wiem, czy przydatna, czy nie, no dla kierowców raczej nie. Ściana naczepy, jak widzicie, niepoobijana cała. Tu jeszcze była cena. Separator, o, z takich ciekawostek, podgrzewany do paliwa. No i dwa kotły, 1275 litrów, jak dobrze pamiętam. I oto cały zestaw. Drugi zestaw Wojtyła Transport. Czyli jakby część planu zrealizowałem, bo druga część planu przewiduje kolejnego Fafika. Mam nadzieję, że maj, czerwiec będzie. Dziś taki dzień gospodarczy przy naczepie. Widzicie, bałagan całkiem spory. No ale mamy tak, założoną skrzyneczkę całkiem pokaźnych rozmiarów. Właśnie to mnie urzekło w tym szmicu, że raz, że jest ta rama ocynkowana, a dwa, że są dziury, otwory przygotowane właśnie na takie rzeczy. Nie trzeba kombinacji żadnych alpejskich.
poszło w miarę sprawnie. Skrzynka założona, a teraz będę zakładał uszy do desek. Co prawda udało się kupić go takie gówniane. No ale założę na razie takie, a powinny być takie długie jak tutaj. A później najpierw sobie zmienię. Trzeba odpiąć boczek. Tu jak widzicie mam też już łańcuchy kupione na Austrię z certyfikatem. Płyn do spryskiwaczy. Trzeba przywieźć pasy, gumy, narożniki i będzie wszystko gotowe. Też mam zamówione deski, bo są tylko po 3 na burcie, mało tego, że są dwie złamane i zamówiłem 16 desek aluminiowych. Powymieniam, a te, które mi zostaną, pójdą do skani na podmiankę. Dobra, otwieramy boczek. Ale umyzany, co? Szkoda, że taka pogoda. Niestety nie wszystkie otwory pasują, więc tutaj ten jeden jest ok na wysokość. I na dole przewiercimy drugi. Dwa nity. I po robocie. Taka oto prosta robótka. Lecimy z tematem, nie ma czasu się odpieprzać. Profesjonalnie. Zobaczmy. Będę z biseczką. Cyk, fuch. Na razie ujdzie, nie? W tłoku. Taka sytuacja. Tutaj już mamy przygotowane. Trzyma się mocno. Skrzynka. Uszy zamknięta. Trzeba ją tylko zapakować. I został jeszcze uchwyt. Jeden. Cholera wie, gdzie on jest. Do zamontowania z przodu. O, tutaj o tym mówię, ja już go przyłapałem, ale niestety za małym nitem i on tak zaraz, o, wypadnie. Trzeba większy nit dać, wywiercić dwie dziurki dodatkowe i będzie prima sort, prima sort. Ale też ten jest taki kurczy. Wiara, nadzieja, miłość go trzyma. Okej. Jutro przyjdą deseczki aluminiowe. Powymieniamy te pęknięte. Tą na pewno. To widać, że takie sztukowane wszystko. Tutaj ta poklejona taśmą. Viocha Edition. To wszystko pójdzie do spalenia. Zamówiłem ogólnie 16 łat aluminiowych i te, które zostaną, pójdą właśnie, tak już mówiłem wam, do skani. No, w skani drewniane popękały, a jak pamiętacie z filmików, w skani mam po dwie aluminiowe i po dwie drewniane na ścianie, więc powymieniamy tu troszeczkę. Dobra, nie ma co dużo gadać, trzeba się wziąć za robotę, rozwijamy drugi przedłużacz, rozwiercamy dziurki i ogień. Widzicie tutaj, praca szefa nie polega tylko na tym, żeby jeździć i pieniądze rozliczać. Trzeba też swoje zrobić w tym biznesie. O, jeśli się okaże, że zabraknie przedłużacza. Dobra, przepchniemy go tutaj pod plandeką. Proszę, dla chcącego nic trudnego. Był czarny, jest pomarańczowy. Nie mówcie, nie pytajcie, nie komentujcie. Nawet. Kurwa, i to zbiegania przy takiej robocie. Oh my god. Dobra. Jak widzicie, dwie dziurki już doszły. Wystarczy przyłożyć, przynitować i cała robota. Działamy. Proszę bardzo. Prawie jak oryginał. Trzyma, trzyma. Test buta. Trzyma. Jest ok. Szybki research.
czegoś jeszcze by tutaj nie trzeba było zrobić. No ale wydaje się, że już jest wszystko. Fajne uchwyty na miotełkę. Fajnie, świetnie. A będę mógł mój kij do ściągania desek założyć. No i tyle, i tyle. I po robocie. Nie było tak źle. Dobra, sprzątam, układam ten bajzel. Zapinam firankę. I kończymy. I można powiedzieć, że furka gotowa do wyjazdu. Się przywiezie jeszcze tylko gumy, pasy, narożniki. I będzie wszystko gotowe. Gładko poszło. No i wszystko przywiozłem, słuchajcie, zapomniałem oczywiście o narożnikach. No ale tak, pasy mam, gumy mam. Teraz takie pytanie mam, taka ciekawostka. Co to jest? Ktoś, kto jeździł szmicem, może będzie wiedział. Co to jest takiego? Jeszcze czegoś takiego nie spotkałem. Dobra, układamy jakoś to. No i jest poukładane. Tu mamy 12 pasów przygotowanych do powieszenia na deski. Łańcuchy, płyn do spryskiwaczy, tak było. Tu jest ułożone kolejne 10 pasów zapasowych. Z tej strony z kolei w tej małej skrzynce będą narożniki, jak już się przywiozę. A z przodu w schowku w dafie będą gumy, te rolki, które zaraz tam ułożymy. Na razie tak na sztukę, potem sobie to wszystko poustawiam. Zamknięte. Dolewam tylko płynność do spryskiwaczy. I po robocie. Fajra. Wszystko fajnie wygląda, jak to jest wszystko nowe, zobaczcie. Czyściutkie, bielusieńkie. Nieusmarowane. Płyn dolany. Robota zakończona. Przestawiam samochód bliżej tego brzegu, żeby był przejazd. I tyle. Tyle z tego filmiku, słuchajcie. Nie wiem, czy się podobało, bo to było coś innego niż zwykle. Jak się podobało, standardowo dajcie łapkę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie te filmiki jak możecie. A następny filmik mam nadzieję, że już będzie z pierwszej trasy Dafikiem. Więc do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się. Hej!